nieporównanie gorszy widok zgotowała parafianom Armia Czerwona, która wiosną 1945 roku zdobyła Racibórz, niszcząc większość zabudowy Śródmieścia. Starowiejski kościół, podobnie jak pozostałe raciborskie świątynie, został znacznie uszkodzony. Ślady łatania dziur i uzupełniania ubytków są doskonale widoczne nawet dziś, ponieważ ekipy remontowe przedkładały szybkość doraźnego usunięcia szkód nad pełną zgodność z oryginalnym wyglądem. Wieża została uszkodzona w 14 miejscach. Zniszczona została jedna z wieżyczek bocznych. Zniknęło także niemal całe poszycie zarówno iglicy, jak i nawy głównej. Ucierpiała konstrukcja dachu. Sklepienie było podziurawione w 6 miejscach. Zewnętrzne ściany od strony północnej, skąd nadciągnęły sowieckie czołgi, wciąż noszą ślady bombardowania. W kilku miejscach widać ponadto zaniechania w odbudowie, jak miało to miejsce w wykończeniu nawy poprzecznej, w której dodatkowo zaślepiono kilka okien.